swoim wyglądem przypomina komin. Zrobiono ją z cegły klinkerowej. Dodatkowo mogłoby doświadczyć, że to właśnie był komin. Ale proszę spojrzeć, to jest jeden z dwóch kanałów prowadzących do tego komina. Wewnątrz nie ma ani śladu sady, ani śladu okopcenia. A gdyby tędy uchodziły spaliny z pieców opalanych węglem, czy z silników spalinowych, wówczas sadze okopcenia musiałyby tam być. Wewnątrz tego komina również nie ma ani śladu sadzy i na samej górze zobaczymy wyloty, że są czyste, nieokopcone. A więc był to prawdopodobnie szyb wentylacyjny. Tędy pobierano powietrze. Dlaczego taki duży? Dlaczego tak wysoko? To chroniło przed gazami. Gaz jest cięższy od powietrza. Zbiera się na dole. A więc dlatego wlot powietrza znajdował się u góry. Czyżby budowniczowie tego komina obawiali się ataku gazowego? Być może. A może obawiali się awarii jednej z tutejszych instalacji? Tego nie wiemy. Ale prawdopodobnie tędy dwoma kanałami powietrze biegło tutaj, do tego bunkra. Wejście do tego bunkra zamykały niskie, pancerne drzwi. Zostały po wojnie wyszabrowane przez żołnierzy radzieckich. A skąd wiemy, że były pancerne? Proszę spojrzeć na te zawiasy, jak masywne są. Proszę spojrzeć na pozostałość drzwi. To jest około 4 cm czystej stali. I za dwumetrową ścianą betonową rozpoczynało się pomieszczenie, którego przeznaczenie chyba znamy. Prawdopodobnie tutaj znajdowały się agregaty prądotwórcze. Ale co ciekawe, na tej ścianie z tyłu jest duży otwór. Służył on prawdopodobnie do zrzucania koksu. A więc oprócz agregatów dieslowskich był tutaj prawdopodobnie agregat poruszany silnikiem spalinowym, silnikiem parowym. Przy czym proszę spojrzeć, że nie ma śladów eksploatacji. Te dwa otwory w rogu to właśnie wloty kanału wentylacyjnego. Brak śladów eksploatacji każe sądzić, że była to elektrownia, może elektrociepłownia rezerwowa, że przez całą wojnę nie była ona używana, że wszystkie obiekty otrzymywały energię elektryczną z rzecznej elektrowni. I dopiero w przypadku zniszczenia, uszkodzenia tamtej elektrowni włączała się ta. Ale w tym bunkrze jest jeszcze większa tajemnica. Tam za tą ścianą. W tym bunkrze były ustawione maszyny. Wszędzie są ślady w fundamentach i po podłączeniach maszyn. Jakie to były maszyny? Na pewno nie maszyny, które miały wspomagać cały system, a więc agregaty prądotwórcze, pompy wody i tak dalej, i tak dalej. Byłoby tego za dużo. Być może tutaj ustawiono maszyny, które coś produkowały. Co? Nie wiemy. Ale największą tajemnicą jest to przejście. Proszę spojrzeć. Kanał dotychczas był zalany wodą. Zresztą widać wyraźnie ślady, dokąd sięgała woda. Teraz wody podskórne opadły i kanał już jest wolny. Wiemy, że prowadzi gdzieś w głąb.
ale nie wiemy dokąd. Tutaj zaczyna się droga, którą gdybyśmy poszli dalej, może znaleźlibyśmy odpowiedź na pytanie, co kryją bunkry w Spale, w Honewce. Tunel, z którego opadła woda. Na ścianach z boku widać wyraźnie mocowania do kabli i rur. Dokąd prowadzi ten tunel? Nie wiemy. I dalej już iść nie możemy. Woda jest czarna, mętna. Nie widać w ogóle dna. Nie wiemy, w którym momencie jest wyrwa. Nie wiemy, dokąd prowadzą te podziemne korytarze. Aczkolwiek, gdyby udało się zebrać specjalistyczny sprzęt, saperów, którzy potrafiliby rozbroić miny pułapki, które być może tutaj są, być może udałoby się dotrzeć do pomieszczeń, które ujawniłyby swoją tajemnicę. Być może największą tajemnicę II wojny światowej.